Radni, muszę powiedzieć tak, że szpital, który przejęliśmy, był w opłakanym stanie i on jest dalej naprawdę, wymaga dużych nakładów. Przejęliśmy to od spółki EMC, od prywatnego operatora, który nie dbał w ostatnich latach zupełnie o to, żeby ten szpital istniał. Myśleli już od kilku lat o tym, żeby wyjść z naszego miasta. Wolą radnych powiatu, jak również tego, że opinia publiczna chciała, aby ten szpital istniał, podjęliśmy taką decyzję i taki wysiłek utrzymania tego szpitala. Na pewno nie jest to łatwe zadanie, ale dzięki temu, że mamy takie wsparcie, że mamy wsparcie rządu, że mamy wsparcie posłów i radnych, którzy, jak mówię, zawsze też w każdej chwili, na każdej sesji pytają i mówią, co jeszcze ewentualnie zrobić. To wszystko będzie służyło temu, że mamy wolę utrzymać ten szpital, mimo że czas jest ciężki, ale mam nadzieję, że wszystko się skończy dobrze. Dlatego bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję już w tej chwili i witam do podpisania tych umów odnośnie dofinansowań. Dziękuję Panie Wojewodo, dziękuję Panie Pośle. To jeszcze słów kilka, jeżeli możemy, bo Szanowny Panie Pośle, Panie Starosto, Gospodarzu tego miejsca, Panie Burmistrzu, Szanowni Panowie Radni, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, myślę, że ważna chwila, bo to pokazuje, że wtedy, kiedy jest takie zgodne działanie, tutaj i Pan Starosta, i Pan Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Michał Kamiński, i Państwo Radni, Panowie Radni Powiatowi nieustannie się przypominali o potrzebie dofinansowania szpitala w Kamieniu Pomorskim z tych powodów, o których mówił Pan Starosta. No niestety spółka, która tutaj zarządzała, no nie zostawiła tego miejsca w najlepszym, mówiąc tak eufemistycznie, w najlepszej kondycji. A my chcemy jako rząd jednak iść w kierunku zrównoważonego rozwoju, to znaczy, żeby ta ochrona zdrowia, dostępność do świadczeń medycznych, dostępność do świadczeń szpitalnych była jak najszersza. Trzeba utrzymywać szpitale powiatowe. Oczywiście trzeba to robić rozsądnie, trzeba badać mapę potrzeb, ale to nie znaczy, żeby te szpitale w sposób taki lekką ręką likwidować i mówić, że one są niepotrzebne. One są potrzebne, bo one służą mieszkańcom. One służą mieszkańcom tutaj powiatu kamińskiego, wszystkim gminom i trzeba zrobić wszystko. Oczywiście trzeba przede wszystkim mądrze zarządzać tymi środkami, ale również jest taka wola i jest tutaj taki kierunek rządu Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy te szpitale również dofinansowywali, co ma miejsce dzisiaj, co miało miejsce kilka tygodni temu. Ja chcę tylko podkreślić, w tym niedługim czasie, w ciągu kilku tygodni tutaj do Kamienia Pomorskiego trafi blisko 1 250 000 złotych. To jest suma, myślę, jak na budżet tego szpitala, budżet starostwa powiatowego, naprawdę bardzo, bardzo duża. Co się uda za to zrobić? Przede wszystkim będzie modernizacja instalacji tlenowej, to jest ta pierwsza umowa. Ta dzisiejsza umowa pozwoli na modernizację windy, ale pozwoli również na zakup akaparatu RTG, bardzo nowoczesnego i mam nadzieję, że on będzie przydatny do diagnostyki, a bez diagnostyki nie ma odpowiedniego leczenia, bo to jest punkt wyjścia tak naprawdę do tego, żeby dobrze leczyć, czyli najpierw dobrze diagnozować, a później wprowadzać odpowiednie leczenie. Więc ja się niezmiernie cieszę, że ta współpraca tutaj między Panem Starostą a Zarządem jest, że jest ta wielka uwaga i zdecydowane zabieganie przez Państwa Radnych do tego, żeby szpital był dofinansowany, żeby szpital był zauważony. Będziemy robić, myślę, wszyscy wspólnie wszystko, żeby tutaj kondycję szpitala poprawiać. To jest oczywiście w rękach przede wszystkim Pani Dyrektor, bo to Pani Dyrektor odpowiada za kondycję tego szpitala i zarządu powiatu jako organu nadzorczego, ale tam, gdzie będzie tylko możliwość, tam, gdzie będą takie środki, to na pewno one będą w sposób taki sprawiedliwy, rozsądny i równomierny dzielony pomiędzy placówki ochrony zdrowia, tak żeby nasi mieszkańcy bez względu na to, czy mieszkają w Kamieniu Pomorskim, w Golczewie, czy mieszkają w Szczecinie, czy w Koszalinie, mieli podobną, bo pewnie identycznie nie da się zapewnić ochrony zdrowia, mieli podobną możliwość leczenia i dostępu do leczenia szpitalnego. I po to jest również ta dzisiejsza umowa, więc te 1 250 000 złotych, które trafia do szpitala w Kamieniu Pomorskim, ma przede wszystkim służyć pacjentom, a także ułatwiać pracę całemu personelowi
medycznym. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę tylko króciutko dosłownie nawiązać do tego, że to mamy rocznie miast pokłosiem sytuacji, kiedy to sławne było hasło pod tytułem prywatyzujmy służbę zdrowia i ta prywatyzacja miała być takim cudownym środkiem na wszystkie problemy. Ale jak to mówią, nie będę już tego rozwijał, bo to już jest historia. W tej chwili mamy tą nową sytuację, kiedy cały nasz szpital jest przejęty przez samorząd. I tak naprawdę naszym wspólnym zadaniem jest tak, bo to nie jest tak, że byśmy no zaraz, ale to jest tylko zadanie powiatowe, zadanie samorządowe. Ale my jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, mówię my, zarówno o rządzącej ekipie, tutaj przedstawicielem również jest pan wojewoda. My potrzebujemy się do pewnej wspólnoty. Tą wspólnotą jest Polska, tą wspólnotą jest Pomorze Zachodnie, tą wspólnotą jest między innymi powiat kamieński, dlatego stąd dzisiejsze to dofinansowanie. Niech dobrze służy zarówno pacjentom, jak i wszystkim mieszkańcom. No i ufamy, że nazwijmy to z tego pewnego problemu uda się tutaj zarówno pani dyrektor, jak i nadrzędnym władzom wspólnie z nami wyjść. Bo to jest rzeczywiście kawałek bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców, kawałek bezpieczeństwa zdrowotnego. To się wszystkim należy, obojętnie gdzie mieszkają, tak? Czy mieszkają, nie wiem, w wielkim mieście, nie wiem, Warszawa, Szczecin, Poznań, czy mieszkają naprawdę w małych ośrodkach, czy mieszkają chociażby tutaj w Kamieniu Pomorskim. Panie pośle, panie wojewodo, panie starosto, panowie radni, pani prezes, głównym zadaniem samorządu zarówno szczebla wojewódzkiego, powiatowego, jak i lokalnego jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w tym przypadku mieszkańców powiatu kamieńskiego, ziemi kamieńskiej, ale również miasta i gminy Kamień Pomorski. Z tego też powodu, będąc wyrazicielem dla wszystkich tych podziękowań płynących od moich koleżanek i kolegów samorządowców z powiatu kamieńskiego na pana ręce wojewody, na ręce pana posła, chciałbym bardzo gorąco za to podziękować i zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, o której też powinniśmy mówić przy wsparciu tego, przy wspieraniu tego typu inwestycji, że powiat kamieński jest jednym z niewielu powiatów położonych właśnie nad morzem i w tym okresie, przede wszystkim sezonu letniego, ta opieka medyczna dla gości, turystów, którzy przybywają na nasz teren, jest naprawdę niezbędna i cieszę się, że ona, bo jak tutaj pan wojewoda powiedział, krok po kroku, ale dojdzie do takiego poziomu, że wszyscy uczestnicy, wszyscy turyści, goście, którzy odwiedzają nasz teren, będą mogli czuć się bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim podziękować za to dofinansowanie. Bardzo nam zależało na tym, żeby szpital w Kamieniu Pomorskim nadal istniał. I powiem nieskromnie, my będziemy nadal podnosić poprzeczkę i będziemy dalej pukać i szukać tych środków, żeby było ich więcej. I również chciałbym, żeby Urząd Marszałkowski też się w to zaangażował i również przekazywał pieniądze. Dziękuję. Szanowni Państwo, w imieniu grupy radnych z naszego klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie, za właśnie zrozumienie tego ważnego tematu ochrony zdrowia, tego szpitalnictwa powiatowego i to właśnie zaangażowanie tutaj właśnie pana wojewody, czy władz zwierzchnich, pana posła. To jest właśnie dowodem na to, że te słowa premiera Morawieckiego z jednego z wystąpień sejmowych były rzeczywiście, są takim odzwierciedleniem tych właśnie starych rządu, mówiących o tym właśnie, że szpitalnictwo powiatowe będzie strategicznym celem obecnych władz i to się potwierdza. Dziękujemy serdecznie duże dzięki właśnie za to zaangażowanie władz zwierzchnich. No i chciałem to samo powiedzieć, w czym uprzedził mnie pan burmistrz. Właśnie trzeba tutaj mieć świadomość ważności tego położenia Kamienia Pomorskiego jako takiego ośrodka powiatowego, ośrodka ważnego w tym regionie turystycznym. I teraz szczególnie, kiedy ta turystyka zagraniczna będzie miała znaczenie duże,
tunel w Świnoujściu pozwoli turystom z zachodu, tym właśnie sąsiednim, odwiedzać te nasze tereny, czy w ogóle kamień będzie na szlaku takim tym turystycznym. No i wiadomo, całe południe też przyciągało, epidemia wstrzymała trochę ten trend turystyczny, ale to na pewno będzie w tym kierunku się rozwijała ta właśnie nasza tutaj turystyka i to też trzeba mieć w głowie, żeby to bezpieczeństwo zdrowotne zapewnić tym turystom. Bardzo ważna sprawa, no i chyba tyle. To tyle słów już zostało powiedziane o służbie zdrowia, o ważności tego celu. Tym bardziej ostatnie dwa lata tej pandemii uświadomiło każdemu, każdy szary mieszkaniec określa tym właśnie w ten sposób określając, jest zorientowany, jak ważny to jest temat. I my ze swojej strony gwarantujemy jakiekolwiek działania jako radnych, żeby ten temat utrzymać w tej ważności. Dziękuję. To co, proszę, żeby to podpisać. Może ktoś musi podpisać.